Kolumbijczycy, którzy naprawdę pokazali się tutaj z bardzo dobrej strony. A teraz 1-0. Nie, byłem pewien, że to już sfinalizuje Rakić, ale jeszcze Marek chciał wykorzystać to zagapienie. Tymczasem Rakić, dogranie do Marka, ten z powrotem w kierunku zastawnika. Mieliśmy na miastkę tak będzie playoffów, ale w systemie ligowym rekordziści ten tytuł przegrali w innych meczach. Zawsze taką porażkę z meczu gdzieś z meczu rywalem, ale możesz wkalkulować. Myślę, że niewiele pomylę się. Oj, teraz nie pomylił się. Nie może stracić piłki Marek. No i nie traci. Rakić jest do grania, ale szkoronkowo to rozegrali. Powinno być 1-0. Kamil Surmiak tym razem on. Citko. Dobrze, Iwanek rozgląda się. Mateusz, nie faulują Białostoczanie. Paweł Budniak. Biel, lewa noga, gol! Łukasz Biel! No. Jest uderzenie i jest gol! Strzelał Leszczak, dobijał Kubik. No i ten, który tę akcję rozpoczął, po której był faulowany. No to już pewnie kwestia, żeby grać jak najdłużej tę akcję do końca i jeszcze może skończyć to jedną akcją, taką właśnie jak teraz. Berzyn, jest gol! Udała się ta sztuka, a więc opłacało się wycofać bramkarza. Citko, wiemy, że to też jest gracz, który potrafi uderzyć, ale tutaj chyba miał inną koncepcję od Kolumbijczyka na ten stały fragment gry. Neme broni Krzysztof Iwanek. Decyzja Michała Marka, tymczasem szansa na wyrównanie i teraz już musiał naprawdę wznieść się na wyżyny swoich. Jest szansa dla gości i świetna, fenomenalna teraz interwencja Krzysztofa Iwana. Natomiast jeśli chodzi o budowanie też takich jednostek, to może być bardzo ważne spotkanie. Łukasz Biel, jego drugi gol, jak on się cieszy z tej zdobycz. Rakić. Teraz Marek! To jest to miejsce, z którego on potrafi strzelać. 4-1 dla rekordu. Budniak na małej przestrzeni ze Skiepko. No ale myli się Magic i świetnie Skiepko, dał się sfaulować, nie, nie przegrywają gry sędziowie. Będzie sam, będzie Biel, ale świetnie zostawił teraz tę rękę Dobreńko. Jeszcze raz Adrian Citko do boku, do Kolumbijczyka, Korzuszkiewicz doskakuje, Leszczak, Surmiak, gol! 5-1. No pokazał Kamil Surmiak, to chyba z czego jest najbardziej znany, ze świetnej techniki. A rekord kończy sezon z 76 punktami. Zespół Słonecznego Stoku Białystok z 33. Układa się bardzo dobrze i też na pewno rekord może być w tym miejscu, w którym jest, bo ta współpraca jest konieczna. No i teraz wszyscy będą chcieli podnieść ten puchar do góry. Wicemistrz Polski, rekord Bielsko-Biała z okazałym pucharem. Faktycznie wygląda identycznie jak ten dla mistrzostwa, więc nie ma się co martwić, że nie ma mistrzostwa. Jest taki sam puchar jak dla mistrzów, albo bardziej taki bardzo podobny.